Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Hill. Udało nam się przejść pierwsze trzy poziomy i powiem wam tak, łamigłówki nie są wcale aż takie trudne, aczkolwiek nawet najprostsza łamigłówka potrafi sprawić najwięcej problemów. Tak więc mam nadzieję, że dalsza rozgrywka nie będzie aż taka skomplikowana, ale jak to się mówi, im trudniejsza zagadka, tym gra jest lepsza. W takim razie ja nie przedłużam, rozpocznijmy poziom czwarty. Poziom czwarty. Droga przez mękę. Brzmi creepy, tym bardziej, że znajdujemy się w jakiejś czarnej, ciemnej jaskini. Na razie nie widać żadnych łamigłówek ani interaktywnych przedmiotów. Dobra. Coś tu mamy. Strzałeczka mi pokazuje, żebym poszedł w lewo, tak? Albo coś tutaj kliknął. Zazwyczaj, kiedy klikaliśmy to czerwone oko, pojawiał się czarny cień. To jest dziwne. Chodźmy jeszcze kawałeczek dalej i zobaczmy, czy tam też coś się będzie znajdowało. Okej. Co może oznaczać ta czarna strzałeczka? Może to, że muszę iść w lewo? I znowu ten dziwny mechanizm. Ale może teraz strzałeczka będzie pokazywała inną stronę? Dalej w lewo. Czyli wychodzi na to, że dalej musimy iść w lewo. Tak przynajmniej mi się wydaje. Chyba o to tutaj chodzi. Okej. To wygląda jak jakiś warsztat. Dobra, mamy kolejne pudełko, które będziemy musieli otworzyć. Tylko tak, śrubek kliknąć nie mogę. Podnieść tego nie mogę, ani przesunąć tego nie mogę. Być może brakuje mi jakiegoś elementu, który będę musiał tutaj użyć. Na tą chwilę chyba nic się z tym zrobić nie da. Ale widziałem, że łapka była jeszcze po lewej stronie, dlatego ją kliknijmy. O, to już jest ciekawy mechanizm. To wygląda jak włącznik. A to wygląda, jakbym mógł coś tutaj włożyć i przewiercić. Ten guzik nie jest interaktywny. Ciekawe. A, to też się wysuwa wtedy koło zębate. Być może nie ma tutaj zasilania. No dobra. Chodźmy jeszcze dalej. Może będzie jeszcze jakiś inny mechanizm. Na razie chcę przejść tą planszę całą dookoła i sobie to wszystko obczaić. No nie, ewidentnie nie. Kręcimy się w kółko. Czyli wychodzi na to, że coś przy tym jednak musimy zrobić. Tylko w jaki sposób mógłbym to otworzyć? Nic się z tym nie dzieje. To wygląda, jakby to mi wskazywało jakiś poziom wody albo coś. Może mógłbym tutaj wlać wodę? Wtedy by mi wskazywało poziom. I nie wiem. Nie wiem, co dalej. W każdym razie, no, to pudełko nie jest interaktywne. Nic się przy tym zrobić nie da.
Czyli wychodzi na to, że coś muszę zrobić tutaj. Tylko tego guzika nie da się włączyć. Okej. No i teraz to działa. Dobra, wykonaliśmy zadanie. Wprawiliśmy ten mechanizm w ruch. Czy teraz coś się tutaj zmieniło? Dokładnie, tak jak mówiłem. Wskazuje poziom. Pozytywka? Ciekawe. Ale co w takim razie dalej? Tutaj widać oderwany kawałek tapety, ale nic z tym zrobić nie możemy. Te dwa zadania wykonaliśmy. Tylko obojętnie, czy idziemy w lewo czy w prawo, obkrążamy sobie ten pokój dookoła. O, płacz dziecka. Mamy kołyskę. Niestety nie jest ona interaktywna. Nie mogliśmy nic przy niej zrobić. O, poczekajcie, coś się dzieje. Ta gra zaczyna robić się psychodeliczna. Mamy cutscenkę. Jakaś pani po prawej stronie machała. Ale kiedy idę w prawo, to nic się nie dzieje. Drzewko. Zaczyna robić się naprawdę dziwnie. Znowu mamy fortepian. B. I znowu ten symbol, ta układanka. Czy to coś ma wspólnego z grą? Chociaż tak wygląda, jakby tworzył się tutaj napis Hail. Okej. Skończyliśmy poziom 4. Nie był taki trudny. Mamy poziom 5. Co pozostaje? Część pierwsza. Czyli poziom 5 będziemy mieli podzielony na dwa rozdziały. Okej. Pierwsza łamigłówka w poziomie 5. Nie mogę nic tutaj włączyć, mimo tego, że mam 4 przyciski. Mamy też jakiś kołowrotek, który jest blokowany przez 2 takie elementy. Czyli prawdopodobnie będziemy musieli do tego dociągnąć zasilanie, dopiero wtedy będziemy mogli te przyciski włączyć. Bo na tą chwilę nic zrobić tutaj nie możemy. Dobra, chodźmy zatem dalej. Jest regał z książkami. Dobra. Już widzę, że będziemy musieli ułożyć tutaj jakiś obrazek. Kliknąłem ten przycisk. Wow. Thank you.
I teraz zapaliło się jedno światełko, czyli będziemy musieli rozwiązać cztery łamigłówki i dopiero będziemy mogli coś pokombinować przy tym kółku. Dobra. Za oknem pada śnieg. Czy coś my tutaj widzimy? Zdecydowanie nie dostrzegam nic w tym oknie takiego nadzwyczajnego. Ale tak, widzę, że mamy tutaj dwie kolejne łamigłówki. Okej. Czyli musimy odpowiednio tak tym sterować, żeby te kółka nałożyły się na to. Okej, no powiem tak, trochę czasu mi to zajęło. Nie było to wcale takie łatwe. Ale w końcu się udało. Dobra, mamy jakiś symbol. Wygląda jak labirynt. Być może... Z tego też ma być ułożone słowo hail. No i zapaliła się kolejna lampka. Środkowa. Czyli wychodzi na to, że albo coś przy tym regale, albo przy tym oknie musimy jeszcze zrobić. O kurde. No to zadanie mamy skończone. Ale tak, kiedy kliknęliśmy czerwone oko, tutaj się pojawił labirynt.
spójrzcie. I to wygląda tak samo jak to, co się pojawiło tutaj, tylko że jest odwrócone. Przycisk mamy po tej stronie. Kiedy patrzymy przez okno, nic nie widać. Okej. Może coś się zmieni, kiedy wcisnę te dwa przyciski? Nie? Czyli muszę rozwiązać jeszcze dwie łamigłówki. I dopiero z tym mechanizmem będę mógł coś zrobić. Tutaj mam jakieś radio. A, patrzcie. Tak, to było ustawione w ten sposób. A, poczekajcie. Rozumiem. Chyba rozumiem. Będziemy potrzebowali 4 elementy. I to też w jakiś sposób muszę połączyć. W sposób prawidłowy. Jeżeli nie będę znał odpowiedniej kombinacji, nic się tutaj nie wydarzy. Mogę spojrzeć przez dziurkę od klucza. Okej. Dwa razy obrócić i jeden raz. Czyli tak. Pierwszy symbol, który musimy ułożyć. Ten przycisk pomarańczowy znajduje się po lewej stronie na górze. Po lewej stronie na górze. Jestem ciekaw, czy ma to w ogóle jakiekolwiek znaczenie, no bo nie mogę tego cofnąć. Na pewno było też coś takiego. Nic się nie wydarzyło, tak? Czy ja mogę to w jakiś sposób zresetować bądź podmienić? Mogę. Okej, jeszcze raz. Idąc od lewej strony, przypuśćmy, że to jest pierwszy symbol, który musimy ułożyć. Czyli pierwszy symbol znajduje się pomarańczowy kwadracik na samej górze po lewej stronie. Dobra. Dajmy na to, że jest to pierwszy symbol, który jest prawidłowo ułożony. Drugi symbol, który jest prawidłowo ułożony, znajdował się... O, patrzcie, mamy znowu ten cień. Znowu pojawił się ten dziwny cień za oknem. Nie mam zielonego pojęcia, kim jest ten gościu. Drugi symbol, który udało nam się odkryć, jest tutaj. Czyli pomarańczowy kwadracik na dole po prawej stronie. Kolejny symbol był tutaj. Czyli pomarańczowy kwadracik po prawej stronie, ale nie całkiem na dole, tylko w ten sposób. Ta łamigłówka. Tą łamigłówkę musimy jeszcze rozwiązać. Czyli mamy coś takiego. To dajmy tutaj. To dajmy tutaj. A ten symbol otrzymamy, kiedy uda nam się prawidłowo rozwiązać to. Tylko właśnie, pytanie, w jaki sposób ja bym miał to połączyć, żeby coś się tutaj zmieniło? Czy my mamy gdzieś podpowiedź? No bo
bo idąc w lewo nic mi to nie da. Dochodzimy do czarnego ekranu i nic się nie dzieje. Pierwszy symbol, drugi symbol. Czemu za tym oknem nic nie widać? Im dalej, tym trudniej. Tutaj mamy podpowiedź. O jasna cholera. To jest podpowiedź, w jaki sposób mam połączyć tamto. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Jasna cholera. No przecież jasno to widać. I otrzymamy drugi symbol. Czyli tak. Okej. I teraz pewnie za oknem coś będzie widać. No. Stałem w martwym punkcie. W końcu coś się ruszyło. I pewnie będziemy widzieć kolejny symbol za oknem. Dokładnie. Czyli na górze, tak? Czarny punkcik. Pomarańczowy punkcik na górze po prawej stronie. Pomarańczowy punkcik po prawej stronie. W ten sposób. Okej. I teraz moje pytanie brzmi, czy ja to dobrze ustawiłem? Czy jednak kolejność tego jest inna? Być może jest inna kolejność. Zastanawia mnie jeszcze to. Obrócić jeden raz, jeden R i dwa razy. Jeden R i dwa razy. Może to jest podpowiedź, że jak ułożymy taki symbol, to musimy go tyle razy obrócić i dopiero postawić. Jeden raz i dwa razy. Spróbujmy. Spróbujmy tak to zrobić. Jeden raz i dwa razy. Okej. Czyli tak. Pierwszy symbol, jaki mamy, to mamy coś takiego. Jeden raz, dwa razy. Kolejny symbol. Wow. Okej. Dobra, zapaliła się ostatnia żaróweczka. Cholera. Cholera. W prawo. W prawo. W lewo. W prawo. W prawo. W lewo, w lewo, prawo, prawo, w lewo, w prawo,
prawo. Czyli tak, 3 razy w prawo, raz w lewo, raz w prawo, raz w lewo. 2, 3, raz, raz, raz. I teraz do przodu czy do tyłu? Do tyłu. Raz, dwa, trzy, raz, 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 do tyłu. Raz, dwa, trzy, raz, 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 dwa, trzy, raz. Okej. No i w końcu drzwi stoją dla nas otworem. Ciężki ten pokój był. Tak jak mówiłem, najprostsze łamigłówki sprawiają najwięcej problemów. Poziom 6. Co pozostaje? Część 2. No mam nadzieję, że ten pokój już nie będzie taki trudny. Możemy spojrzeć przez dziurkę od klucza. Okej, już widzę, że mamy tutaj jakieś gwiazdy, bądź jakąś konstelację. I pewnie w odpowiedni sposób musimy to ułożyć, żeby otrzymać jakiś kształt. No dobra. Widzę, że mamy coś takiego. Tak jakby łabędź. Telewizor. Podobna łamigłówka była w Rusty Lake. O ile dobrze kojarzę. Ze zmienianiem kanałów. Ale telewizor jest wyłączony. Na razie nie możemy zmienić żadnego z kanałów, ponieważ nie ma prawdopodobnie zasilania. Okej. Jakiś dziwny mechanizm. Kiedy klikam to coś się ewidentnie zmienia. Żadnych z tych przycisków nie działa. Ale kiedy klikam na to, coś ewidentnie się dzieje. Jest i drzewko. Okej. Coś przyjechało. No i teraz mamy zasilanie w telewizorze. I prawdopodobnie będziemy musieli ustawić odpowiedni kanał, na którym będzie kolejna wskazówka. Strasznie śnieży obraz. Zdjęcie ślubne. Dwójka. Czyli jedynka to był taki jakby łabędź, a dwójka to jest taki jakby kształt domu. Powiedzmy, umówmy się, że jest to kształt domu. Okej. Ale do czego może mi się to przydać?
Dobra. I teraz prawdopodobnie tutaj będzie zasilanie, tak? I coś będziemy mogli przy tym zrobić. A. Znaki zodiaków. Zna się ktoś z was na znakach zodiaku? I konstelacjach? No bo tak, jeżeli wziąć pod uwagę to... To mamy takiego jakby łabędzia. Co to może być za znak zodiaku? Dobra, nie mam zielonego pojęcia. Łabędź. Tutaj mamy jedną z konstelacji. Tutaj mamy drugą z konstelacji. Czyli dwójka. Co to może być? Mamy kolejną łamigłówkę. O kurde. Tutaj będziemy mieli podpowiedź. Tylko musimy to dobrze ustawić. Dobra. Okej, czyli tak. Pierwszy symbol, ten łabędź, o którym ja mówiłem, to jest coś takiego. Kolejny z symboli to było coś takiego. I to jest dwójka, czyli to będzie ewidentnie jedynka, bądź trójka. Okej, czyli ustawiamy odpowiednie znaki zodiaków. Czyli tak, biorąc pod uwagę fakt, że dwójka to był taki domek. I to są chyba bliźniaki. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Nie znam się na znakach zodiaków w ogóle. Okej. Możemy to też obracać. I to też może mieć znaczenie. W jaki sposób my to będziemy ustawiali? Pyk. I brakuje nam jeszcze trójki. A trójka to może być powiązana z tym drzewkiem. A dość ciekawe te zagadki. No bo tak, kiedy klikam na czerwone oko, to ta roślinka jakby jest połączona w jedną całość. Znaczy wskazuje mi tutaj gałęzie. Czy te gałęzie mają coś wspólnego ze znakami zodiaków? Możemy zresztą spojrzeć na to i zobaczyć, czy jakaś z konstelacji nam to przypomina. Dobra, to mieliśmy ustawione i to mieliśmy ustawione.
Może coś takiego. Nie, nic się nie wydarzyło. Tutaj to miało być ustawione. Dalej nic. Okej. Cały czas nam brakuje trzeciego symbolu. Chyba... No bo zobaczcie, jak ten łabędź jest odwrócony. Chyba, że ja muszę to tak tutaj ustawić. Czyli tak. Wychodzi na to, że to, co mam tutaj, powinno być obrócone w tą stronę. Okej. I ten domek też powinien być odwrócony w drugą stronę. Czyli w ten sposób. Biorę pod uwagę to, w jaki sposób te symbole były przedstawione. No i brakuje nam trzeciego symbolu. W którym tak naprawdę nie wiemy, co może być. Może być wszystko. Może być wszystko. Dwójka. Ale tutaj nie ma napisane jedynki. Wiemy tylko, że jest to łabędź. Albo konik. Trójka. Tutaj mamy podpowiedź, że jest to trójka. Czyli cały czas brakuje nam ostatniego symbolu. Tak. Mamy to drzewko. Można rzec, że jest to ostatni symbol. Tylko wiemy, że będzie jedynką. No okej. Czyli tak, wiemy, że to jest dwójka. I dwójka musi być ustawiona w ten sposób. Wiemy, że to jest trójka. Trójka musi być ustawiona w ten sposób. Czyli cały czas brakuje nam tego symbolu.
Okej, zrobiłem to metodą prób i błędów. Przyznam wam się szczerze, że cały czas myślałem, że chodzi o ten symbol, a jednak się okazało, że chodzi o ten. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie miałbym go tutaj szukać. Próbowałem znaleźć jakąś podpowiedź przy tej roślince, ale nic takiego nie widziałem. No dobra, mamy kolejny kołowrotek. W którą stronę miałbym to teraz ustawić? Dobra, potrzebowałbym kolejnej podpowiedzi. Może tutaj znajdę podpowiedź. Raz, dwa, trzy i na lewo. Okej. Czyli tak. Raz, dwa. Raz, dwa. To musi być ustawione tu, a to na lewo. Nie? Źle? Nie no, aha, poczekajcie. Dobra. Teraz będzie dobrze. Bo tamta tablica była odwrócona do góry nogami. Wow. Zrobiło się strasznie ciemno. Staruszek sobie usiadł. Poziom 7. Pamiętaj nas. Na razie nie widać żadnych łamigłówek. Za to idziemy w głąb lasu. Ale im dalej wydaje mi się, że ta mgła jest mocniejsza i bardziej pada śnieg. Okej, jest i babcia. To babcia cały czas grała na tym fortepianie. Kolejne nutki. Thank you.
9160. No i udało się, moi drodzy, udało się zakończyć całą gierkę. Cóż mogę powiedzieć, grało mi się naprawdę przyjemnie, aczkolwiek, tak jak wspominałem, najprostsze zagadki sprawiały mi najwięcej problemu, ale ja nie jestem za dobry w tego typu gierki, w takie łamigłówki itd., itd. Lubię je oglądać na innych kanałach, jak inni się męczą, ale sam osobiście, kiedy mam w nie zagrać, no to czuję się zakłopotany, ale dałem radę. Przynajmniej przez pierwsze trzy poziomy nie było tak wcale trudno. Tutaj zaczynało się już robić pod górkę. Szczególnie najdłużej utknąłem w piątym i szóstym rozdziale. Niektóre z zagadek rozwiązywałem metodą prób i błędów, po prostu nie mogłem znaleźć do nich wskazówek. Bądź takie wskazówki były widoczne, wy je widzieliście, no a ja po prostu nie byłem w stanie ich zauważyć. Co nie zmienia faktu, że udało nam się ukończyć ten tytuł. Naprawdę, gierka fajna, przyjemnie mi się w nią grało. Fajnie wytężyć swoje szare komórki. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, piona!